rzeczywiście balony unoszą się na różnych wysokościach, próbując odczytywać. Piloci próbują odczytywać prądy powietrzne tak, żeby zaniosły ich jak najbliżej stanowiska archeologicznego, jeszcze na razie znajdującego się w mgle. Znajduje się miasteczko San Martín Teotihuacán, na miejscu dawnego miasta Teotihuacán. Tam w oddali po prawej stronie widać piramidę Księżyca. Dokładnie teraz w środku ekranu piramida Słońca. Widać jak na widelcu całe ruiny. Teraz przed nami piramida Quetzalcoatla. Dalej na prawo największa piramida Ameryki, piramida Słońca, 64 metry. No i tam na prawo znowu piramida Księżyca, nieco mniejsza, 42 metry. To jest piramida Księżycowego Węża, Quetzalcoatla. Maciubka, tak, tak. Księżycowego Węża jest malutka. I teraz bardzo fajny widok, bo jesteśmy bezpośrednio nad piramidą Słońca. Centralnie. Nie, pali się tam, to już tam wcześniej się paliło, już nie pali. Skąd tak to jest? Dzisiaj tutaj nasz pilot Miguel Angel bardzo, bardzo sprytnie, bardzo dobrze się ustawia. Dobrze czyta po porywy wiatru i cały czas praktycznie udaje mu się ustawiać w pobliżu miasta, co nie zawsze. Tutaj rejony Teotihuacán są dość gęsto zaludnione i jest specjalne prawo w tej gminie mówiące, że balony mają pierwszeństwo, że balony mają pierwszeństwo i mogą lądować tak naprawdę gdzie chcą. Zdano
zdarzają się właściciele posesji, którym to nie odpowiada, ale no prawo. Stał się teraz też widoczny drugi największy wulkan Meksyku. Popocatépetl. No i powoli wszystkie balony szykują się do lądowania. Obniżają swój lot. A w tle już się chowa w tym momencie Popocatépetl. My coraz niżej, on coraz wyżej. No i wszyscy startowali między jednej godzinie, to też wszyscy się też obniżają. Tak na oko było przynajmniej z 50 balonów. More minutes, we're about to land. In a minute. No. Wszędzie dookoła plantacji kaktusów. Wszędzie dużo plantacji kaktusów. Więc kto wie, może w którejś wylądujemy. Podczas lądowania ważne, żeby się złapać. Podczas lądowania trzeba złapać się za te sznureczki i ugiąć nieco nogi. O, tutaj na przykład taki jeden balon centralnie w kaktusie się zgniza, tak? I będą sobie wyciągać do wieczora te gniłe z tyłka. A nasz pilot Michał Anioł stwierdził, że na razie w kaktusach lądować nie będziemy. Na chwilę się jeszcze wznieśliśmy. Tylko trochę nas postraszył. No i zawsze ta najtrudniejsza część lotu balonem, czyli wybranie miejsca lądowania. I to jest zawsze ta sztuka najistotniejsza dla pilota balonu. Tam gdzie widać cień naszego balonu, zapewne tam na tym terenie będziemy lądowali.